Zapraszam Was dzisiaj na film z serii Wegańskie biznesy. Jestem już w domu, po zabiegu, jestem na maksa zrelaksowana, więc to doskonały moment na to, żeby zrobić wstęp. Z filmu dowiecie się m.in. jak taki wegański salon kosmetyczny działa od środka, jakie zabiegi można w nim wykonywać, co to w ogóle znaczy, że kosmetyk nie jest testowany na zwierzętach i że jest wegański, oraz to, co było dla mnie bardzo interesujące, jakie zabiegi, które są dostępne w konwencjonalnych gabinetach kosmetycznych, nigdy nie będą dostępne w takim wegańskim salonie, bo te zabiegi z założenia nie są wegańskie. Wydaje mi się, że z tego wszystkiego wyszedł dość interesujący materiał. Ja się dzisiaj bardzo dużo dowiedziałam i żeby nie było, to film nie jest sponsorowany, ponieważ za zabieg zapłaciłam sama. Nie przedłużając, zapraszam na materiał. Cześć, jestem Sweta, jestem właścicielką pierwszego wegańskiego salonu w Trójmieście, który nazywa Vegan Beauty. To było moje marzenie od lat, otworzyć właśnie taki salon, bo dla mnie to jest bardzo ważne. Wyborze kosmetyków, żeby były wegańskie i cruelty free. No i niestety sfery beauty, no bardzo mało jest kosmetyków wegańskich, profesjonalnych i nietestowanych na zwierzętach. No i dla mnie to było bardzo ważne i chciałabym, żeby było takie miejsce w Trójmieście, gdzie ludzie, które myślą w podobny sposób ze mną, żeby mogli po prostu przyjść na jakiś zabieg i nie musieli się zastanawiać, co im robią i szukać jakichś takich zabiegów, które odpowiadają im. Że po prostu przyjdą, się zrelaksują, wiedzą, że wszystkie zabiegi będą bezpieczne dla nich i są ekologiczne, nietestowane na zwierzętach i nikt nie ucierpi z tego powodu. Super. To może pokażesz nam salon? Tu mamy pierwszy poziom. Tu ja się zajmuję paznokciami. Pracujemy na takich kosmetykach firmy jak Orly, bardzo znane właśnie na świecie, albo MKLA. To są też, jak mówiłam, że wszystkie kosmetyki są wegańskie i nietestowane. I oni mają bardzo dobre składy, bo mają takie formuły, które nie zawierają toksycznych składników. Mają formuły 7 i 9 psy. Można się ugłębić, poczytać na ten temat. Mamy jeszcze przygotowane dwa miejsca fryzjerskie. Właśnie w tym czasie poszukujemy fryzjera do współpracy. Też będziemy pracować na wegańskich farbach do włosów. Jest jedyna taka firma, można powiedzieć, na świecie, która jest potwierdzona nietestowana na zwierzętach. To jest Paul Mitchell, niemiecka firma. I właśnie nawiązujemy współpracę, szukamy fryzjera i też w końcu można farbować włosy bezpiecznie. Dobrze. Mamy jeszcze drugi poziom, tam zajmujemy się kosmetologią. To zapraszam, akurat teraz mamy zabieg i można zobaczyć. Zapraszam. To mamy drugi poziom, jeszcze nie jest skończony do końca, bo chcemy zrobić tu jeszcze stanowisko do makijaży okolicznościowych. No to myślę, że w bliskiej przyszłości to już będzie. Tu mamy gabinet, gdzie się ja robię pedikurę. No i mamy jeden gabinecik właśnie, gdzie robimy zabiegi kosmetyczne. Zapraszam. To jest gabinet, gdzie robimy zabiegi kosmetyczne. To jest nasz kosmetolog Julia. Proszę poznać. Bardzo doświadczona specjalistka, ma wykształcenie medyczne, kosmetologiczne, więc wie na pewno, co robi. I ogólnie używamy do zabiegów takich profesjonalnych kosmetyków firmy Organic Series oraz Bandy. To jest dwie polskie firmy, które niestety nie są w 100% wegańskie, bo niektóre wyłączne kosmetyki są właśnie z produktami pochodzenia zwierzęcego, ale każdą klientkę pytamy, czy zależy im, żeby wszystkie kosmetyki były na 100% wegańskie. Jak nie, no to wtedy możemy polecić takie inne kosmetyki. To jest główny kryterium naszego salonu, że kosmetyki muszą być potwierdzone
że w żaden sposób nie są powiązane z testami na zwierzętach. I właśnie sprawdzamy te kosmetyki przez takie stowarzyszenie polskie jak Kosmetyki bez okrucieństwa. Oni właśnie sprawdzają wszystkie firmy pod względem właśnie testów na zwierzętach, czy producenci, w Europie i tak są zabronione testy na zwierzętach, więc w Europie i tak wiadomo, że te testy nie są robione, ale na przykład dostawcy półproduktów do kosmetyków, czy nie są powiązane z testami na zwierzętach, albo czy nie należą jakiemuś dużemu koncernom, który jest powiązany z testami na zwierzętach. Ta sama też, jak się sprzedają kosmetyki w Chinach, to niestety to już na wiadomo na 100%, że te kosmetyki są badane, testowane na zwierzętach, bo jest takie kryterium z góry, że wszystkie kosmetyki, które się sprzedają w Chinach, muszą być testowane. Więc to jest bardzo ważne dla nas, żeby w żaden sposób te kosmetyki nie były powiązane właśnie z testami. I dlatego używamy Organic Series. To jest w ogóle polska firma kosmetyków organicznych, które mają cudowne składy. W ogóle nie mają w swoim składzie składników ropopochodnych, więc to jest bardzo ważne. Na przykład dla ludzi, które mają tendencję do trądziku albo zapychanie por. Bo właśnie takie składniki ropopochodne zapychają nasz naskórek i wtedy jeszcze więcej problemów może być. Ogólnie nie wszystkie zabiegi możemy wykonać w naszym salonie i to głównie chodzi o wypełniacze, bo wypełniacze już raczej są traktowane jak środek medyczny i raczej powinny być testowane. Na dzień dzisiejszy tak wygląda ustawowo, że te kosmetyki muszą bardziej być sprawdzane. Chodzi o kwas hialuronowy na przykład, kwas hialuronowy, tak? Albo na przykład botoks, bo botoks to jest lek i musi być testowany, więc takich zabiegów u nas nie są wykonane, ale tak naprawdę teraz te wypełniacze są bardzo modne, bo można poprawiać owal twarzy, to wszystko, tylko że nikt się nie skupia na tym, że wypełniacze działają tylko powierzchniowo na samą skórę. Ale jak człowiek starzeje, to starzeje również skóra, mięśni, kości, więc dużo bardziej skuteczne będzie działanie takie bardziej głębsze, na przykład ten sam niedoceniany masaż twarzy, który pobudza mięśnie właśnie do pracy, ulepsza krwienie, w ogóle ma cudowne właściwości. I seria takich zabiegów dużo lepiej podziała na ogólny stan zdrowia fizycznego, psychicznego i wygląd, niż właśnie jeden taki zastrzyk wypełniaczy. Więc my stawiamy na taką bardziej naturalną kosmetykę, która jest bezpieczna, bezbolesna dla człowieka i w tym samym czasie pozytywnie wpływa na psychikę człowieka. Na przykład też mamy w naszym salonie takie zdobienie, jak obrazy można zobaczyć. Obrazy polskich artystów. Właśnie nawiązaliśmy taką współpracę z galerią w Załuku, to jest taka galeria w Gdańsku. Oni nam pożyczają właśnie takie obrazy, że robimy takie mikrowystawy w naszym salonie, że można się zapoznać, zaprezentować i jakby komuś coś się spodobało, to też może kupić taki obraz. Mam nadzieję, że materiał był dla Was interesujący i że przyjemnie spędziliśmy czas. W kwestii wyjaśnienia dla tych, którzy dotarli do tego momentu filmiku, założyłyśmy sobie, że wszystko, co zarobimy ze skrojonych, póki co inwestujemy dalej i nie wypłacamy sobie wypłaty. Ale postanowiłyśmy, że co miesiąc, i to jest pierwszy taki czas, idziemy sobie gdzieś za firmowe pieniądze i zażywamy rozrywki. I właśnie dzisiaj był taki dzień, na pierwszy ogień poszedł wegański salon kosmetyczny. Warto wspierać małe biznesy, szczególnie teraz, w tych trudnych czasach. Mam nadzieję, że u Was wszystko ok, dbajcie o siebie, dbajcie o Wasze rodziny. Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas do następnego filmiku. Pa! Zwykłe takie.
jakie no, mamy zabiegi jesień, tak, zima, to nasze klienty klasowe, tak, ale no, taki problem jest, że nawet jesienią i zimą potrzebny też SPF, taki ochronny krem, jeżeli mocny będziemy robić klienty. No dzisiaj będzie takie delikatne, może mindalowe sobie kłas, bo jest tutaj troszeczkę, jest tutaj tak, ślady, no nie mocno, jakieś bryski miało panie, tak? Jeden, dwa. No, czasami się pojawia. Tak, taki delikatny, tak. Aha. To jest tak relaksujące od samego patrzenia. A? Nagrywają filmiki w ogóle takie w internecie, że nie ma w ogóle żadnego dźwięku oprócz takiego właśnie czułego mikrofonu przyłożonego do masowania twarzy, że słyszysz wszystkie takie tak, przejechania. To się nazywa ASMR w ogóle. Tak, to potrzebny taki specjalny mikrofon. Tak, tak. No, ale jest normalnie, że cały przez godzinę leży pani tak właśnie jak ja, aha, ktoś nagrywa i tylko słychać takie właśnie pocałunięcia. No to relaksacjowa to na pewno. No coś tam mamy. No.